we wrócili. No i dlatego mówię o tym, że o tym, że to dla mnie jest takie sentymentalne spotkanie z tą galerią. No i z wami, przecież ja tu widzę ludzi, z którymi razem pracowałem. To mnóstwo. Widzę ludzi, z którymi razem w Radzie Artystycznej byłem. No, zacząłem z Zygmuntowiczem, jeszcze jestem, ale z Andrzejem Świetlikiem, którego od lat nie widziałem, to... No to też mnie to wzruszyło. Ja w tym od 2 lat. A co, od 2 lat? Kto to powiedział? Ty tak powiedziałeś, kręcisz. Słuchajcie, no i właściwie to jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, która mi się wydaje ważna. Tu są te zdjęcia pojedyncze, ale ja zawsze pracowałem, jak gdyby, myśmy wtedy mówili na to tematy. Robiłem tematy i wypowiadałem się za pomocą tych wielozdjęciowych zestawów. Wybrałem w tych lat 70. wydaje mi się, że najwartościowsze. I tam zawsze pod tytułem jest strzałka z kierunkiem zwiedzania. Dlatego, że to się oczywiście według mojej wyobraźni i moich zamierzeń, to się powinno rozwijać aż do puenty. I bardzo proszę, jak będziecie oglądać, oprócz oczywiście tych paru zdjęć pojedynczych, żebyście sobie zadali trud i obejrzeli tym takim ciągiem. No i co jeszcze powinienem powiedzieć? Aha, jest jeszcze jedno zdjęcie, które nie jest zrobione w ciągu lat, w latach 70. To jest to tutaj na górze, zrobione, nie wiem, 80. na którymś roku. Dla mnie jest to kwintesencja absurdu minionej epoki. Ja nigdy nawet nie próbowałem, tak jak na przykład Olek Jałosiński, szukać tych takich idiotycznych napisów, ale dla mnie to jest, no, bo jak podejdziecie bliżej, to przeczytacie, że sprzedaż piwa w remisie strażackim, sprzedaż wódki w sklepie obuwniczym. No. To po prostu natomiast jeśli, no muszę się ustosunkować do tego, co powiedziała Jola. To znaczy, nie wiem, czy jestem łagodny, czy niełagodny, ale ja to fotografowałem, bo po prostu fotografowałem po to, bo mnie to wkurzało. Fotografowałem to, co mnie denerwowało. Był taki okres, że ja straciłem przyjaciela w wypadku samochodowym, który spowodował pijany kierowca i dlatego przez lata fotografowałem alkoholizm. I do momentu, aż wydawało mi się, że no, załatwiłem porachunki. To samo z wojskiem. Ja studiowałem w Warszawie, zacząłem fotografować z jakimiś tam sukcesami, to postanowiłem rzucić studia i oczywiście wzięto mnie do wojska. I tak nienawidziłem tej instytucji, że też no, czułem się w obowiązku zemścić. I przez kilka lat robiłem to się nazywa tam pierwszy dzień w wojsku. No i właśnie nie tyle, no. Chyba więcej nic do powiedzenia nie mam. Aha, no, jeśli są tu jeszcze jakieś pojedyncze zdjęcia, bo tutaj widzę jedno, to są po prostu wyciągnięte zestawy, które już się nie zmieściły, a które wisiały w Bielsku. No i... Ja to zawsze opowiadam, bo mi się pytają, jak ja się dostałem. I opowiadam zawsze, no słuchajcie, no po prostu w najprostszym świecie musiałem się
urżnąć tak strasznie, wzięli, prawda, wzięli mnie na Polską, no i przemyciły aparat, to tak naprawdę oczywiście to był zupełnie inny myk. Ja tam byłem, ja wiem, może pół godziny, tak jak tam, jak jest ten poród, bo to jeszcze też muszę powiedzieć. Myśmy razem bardzo często fotografowali w kilku tematach. Razem fotografowaliśmy. Na przykład Mikijańskie jest dużo zdjęć, które robiliśmy z Leszkiem, a w tym zaczyna mieć demencję starczą. Natomiast na tej porodówce fotografowaliśmy, ten temat robiliśmy w trójkę. Fidus, Krzysiek i ja. Tylko że chłopcy byli za delikatni, żeby włazić na salę porodową. Więc wysłali mnie jako najbardziej twardego faceta, co nie było prawdą. To dla mnie było ogromnie traumatyczne przeżycie. Tam są zdjęcia wszystkie robione od... Przecież młody chłopak byłem, krępowałem się. Wszystko było sfotografowane od strony głowy. Natomiast, bo to jest oczywiście tego wspólnego reportażu tylko w radio, bo to, co się ukazało razem, to było Krzyśka i Fidusa. Natomiast, zresztą ja doradzam przed kolor, natomiast ja fotografowałem dla siebie czarno-biały, tam miałem, tak powiem, komfortowe warunki, asystentkę jakąś tam panią docent, czy ten, która mi za mną wchodziła. Miałem oczywiście, prawda, czepeczkę, tą maseczkę, kitę. A tam się było tak trudno dostać, bo to był materiał do pierwszego numeru Razem. I redakcja wymyśliła, że będzie właśnie ten materiał z porodówki. Myśmy kilka kolumn na to dostali, ja nie wiem, sześć. Także tytuł miał być Jestem i to taki, że tak powiem, taki symbol. Jestem nowy człowiek, jestem nowe pismo. I ja miałem to załatwić, że tak powiem, formalnie na Karowej z dyrektorem. Dostałem bumagę z redakcji i dyrektor, profesor, nazwisko do tej pory pamiętam, po prostu wyrzucił mnie za drzwi. Powiedział, że w ogóle nie ma mowy. To jest prawda, z wielu powodów nie wolno wchodzić. I powiem wam, że to chyba po raz pierwszy, po raz ostatni użyłem takiej niemiłej, nieprzyjemnej metody. Fotografowałem dla polityki kiedyś takiego wywiadu ministra zdrowia. I tak się złożyło, że podobały mi się te zdjęcia, myślę, dałem facetowi, bo to, prawda, wybierało się zawsze z iluś tam zdjęć, to jedno, które szło do gazety i te odbitki mi zostały. Pamiętam, jak dzisiaj to były takie odbitki duże, 24x30, ja to wziąłem jakąś tam teczkę i zaniosłem do ministra. Nie mu się to bardzo spodobało i powiedział, że on strasznie dziękuję, że on nie może się niczym zrewanżować, ale gdyby pan miał jakieś problemy kiedyś ze zdrowiem, to nawet nie myślałem, że to tak szybko nastąpi. No i poszedłem do niego. Chyba następnego dnia, czy po paru dniach, był telefon z sekretariatu, prawda, ministra redakcji, że pan ma
prostu zezwoleni na fotografowanie na izbie porodowej. Więc to był taki jedyny moment, bo w wojsku, który fotografował, prawda, wiele lat, no to na zasadzie po prostu dziennikarstwa. Redaktorzy naczelni, z którymi pracowałem, byli na tyle życzliwi, na tyle mądrzy, że dawali bumagę, to jest to, co się załatwiało w Wydziale Politycznym, w tym Zarządzie Politycznym Wojska Polskiego, że prawda, redaktor Maturo, realizując tam coś politykę redakcji, ma obowiązek fotografować jednostkę wojskową. No i z tym ja dostawałem pozwolenie, prawda, na fotografowanie, jechałem do jednostki. Nie pamiętam wszystkich, ale wiem, że te dwa ostatnie zdjęcia to są formalnie honorowe Wojska Polskiego, bo mi chodziło o takie zakończenie, że z tej bezładnej, że tak powiem, masy przerażonych cywilów poprzez taką pełną upokorzeń produkcję wychodzi wreszcie bezmyślna, sprawna maszyna. No i tyle, już nic nie będę mówił, bo już. Także jeszcze raz dziękuję wam wszystkim, że jesteście. Dziękuję Joli, że mnie zaprosiła. Chcę powiedzieć, że jeszcze jedno, że ta wystawa się wam naprawdę podoba, to ja nie jestem jedynym człowiekiem z tego takiego pokolenia, z tych czasów, które taką fotografię robiło dla siebie do przykładu. Wielu ludzi ma tego typu fotografię, czasem bardziej interesującą. Także tyle mogę powiedzieć.